Witajcie na kanale Wujka Czarka, ponieważ zabieram was znowu do teatru na drugą część spotkania z Teatrem Szóste Piętro i moją robotą w tym teatrze, bo tylko w tym teatrze pracuję póki co. Uściślimy uściślenie. Otóż, moi drodzy, jednej osoby tam nie zobaczycie podczas mojej realizacji. Osoby, która jest sprawcą tego, że na mapie kulturalnej Polski pojawił się Teatr Szóste Piętro. To jest wybitny reżyser teatralny i filmowy Eugeniusz Koin, współwłaściciel Teatru Szóste Piętro i dyrektor artystyczny tegoż teatru. Ponieważ go nie było podczas naszej realizacji, chcę o nim powiedzieć kilka słów, bo z Eugeniuszem znamy się albo i dłużej. Pan Eugeniusz Koin reżyserował mój dyplom. Jeden dyplom reżyserował Hanuszkiewicz, a drugi dyplom Eugeniusz Koin. Dyplom nazywał się Ostatni, według ballad o ostatnich, Maksyma Gorkiego, ponieważ jesteście moimi widzami, dokładnie wiecie, kto to jest Gorki i dokładnie wiecie, kto to jest Eugeniusz Koin, ale jemu należą się specjalne ukłony i podziękowania za to, że wujek Czarek mógł wrócić na deski teatralne. Eugeniusz Koin, popatrzcie sobie, nagrał jeden z ostatnich filmów, w którym wystąpiła Ania Przybylska. To jest film Zęb. Na pewno widzieliście. No a póki co wracamy do Teatru Szóste Piętro. Zobaczymy Orzenek od kulis. Cześć! Dzień dobry. Ja jeszcze tu nigdy nie byłem. Wiesz o tym? Już tyle lat tu pracuję, a tu nigdy nie byłem. No to zapraszam. Tak, ja stąd was oglądam. Właśnie, stąd nas oglądasz. Tak. I co powiedz, co tu się dzieje? To jest kabina akustyków i tutaj stąd odpalamy muzykę. Muzykę do spektaklu Orzenek do spektaklu, napisał pan Piotr Salaber. Jest wyjątkowa, boska muzyka. To jest wybitny kompozytor. Muzyka naprawdę działa. Jakby nie ta muzyka... Nie wiadomo, co było. O, zobaczcie, tak wygląda teraz scena oświetlona. Co to jest pierwsze światło, które jest na tym, czy nie, ty nie wiesz? Dalej. To jest dalej, tak? A tam dalej kto to mówi? Dzień dobry, to ja. Światełko. Cześć, witam. Cześć. Tak. Dlatego to jest ciemno. Tam. Tak, światło jest ciemno, ma żeby ciemno. Nam szyba nie odbijała tego, co się dzieje tutaj i żebyśmy widzieli coś, co się dzieje tam. Właśnie sobie sprawdzam światło. No to już jakoś jest tam kolejne, już gdzieś tam środek, że tak powiem. Aha. Zobacz, jak to się zmienia. Tak, tu się... A możesz pokazać na przykład mój monolog, kiedy ja płaczę na krześle, tylko że tego krzesła nie ma na miejscu. No krzesła nie ma, ale światło akurat tam wejdzie. A tu masz spisane, co jest gdzie, tak? Tak, to jest cała kulista tak zwana. Aha. I tu są wszystkie zmiany w całym spektaklu. No tu akurat dziś jest dosyć dużo, bo wiadomo, jest długi spektakl. No i nasz... Jest wymagający. Zaraz... To jest drugi akt? Tak, zaraz znajdę. To jest monolog, końcówka. O, jest tutaj, 46. I to już masz na komputerze, że on sam... O, widzicie? I tylko jest, tylko są podpisane. I na tym krzesło stoi na tle tych takich, tej ścianki, takiej jednej, jedynej. I Czaruś ma światło w oczy, punktowe. I mówi monolog i płacze. Opowiadam właśnie o tym, że muszę płakać w tym spektaklu. A tu jest zdjęcie, dziewczyny pana. Tej ostatniej, z 2018. Dokładnie. To najnowsza. One się zmieniają co rok. Tak się wchodzi na widownię. Z lewej strony. Widownię teatru. Szóste piętro. Drzwi są podwójne. W każdym teatrze tak powinno być. One wytłumiają. Jakby coś się działo tam na foyer, ktoś by zemdlał na przykład z wrażenia, to go wyniosą po cichu. To są wspaniali młodzi ludzie. Uwaga, schody. A to wam zdradzę tajemnicę. Wiecie, co to jest? To są poduszki, na których się siedzi na schodach. Dlatego, że zainteresowanie tym teatrem jest tak potężne. Naprawdę, już teraz nie ściemnia, że... No ludzie chcą za wszelką cenę wchodzić na spektakle do tego teatru i dyrektor w swojej łaskawości wymyślił, że po co mają siedzieć na schodach, skoro można im zrobić coś miękkiego pod tyłeczek. Zazwyczaj są to młodzi ludzie, bo te bilety są tańsze, także polecam. A tu na schodach jest wygodniej czasami niż w tych krzesłach. Dzień dobry. Wygląda scena pewnej okazałości.
już oświetlona. Wcześniej widzieliście światło robocze, ponieważ nie było jeszcze nikogo. Na drzwiach są wyświetlane, jak to się mówi? No coś tam jest, to jest ruchome wszystko, to działa. Jak my gramy oczywiście. Z tamtej strony też, to się zmienia. Są żywe obrazy, jak gdyby. No bo to już w takich czasach żyjemy, że po co mieć martwe obrazy, jak mogą się ruszać. Ale wymyśliłem. A teraz odwróćmy się z drugą stronę, zobaczymy cały, jak to wygląda ten teatr, teatr szósty piętro. Tam jest właśnie reżyserka z tyłu. Ja zaczynam sztukę tu, na piętrzyście. Tu sobie siedzę. Reżyser chciał, żebym siedział tu. Ale powiem wam, że to jest mega wysoko, to wam się zdaje, bo kamera jest nisko, że to jest nisko, a to jest mega wysoko. Tutaj bym się już nie wspiął, musiałbym mieć coś, bo inaczej bym się zabił. Bo tutaj jeszcze mam podnóżek, ale tutaj gdybym miał postawić nogę i tu wejść, byłoby mega trudno. Potem wchodzę sobie. Aktor musi być sprawny, nawet jak jest stary. Idziemy. I drzwi. Uwielbiam w drugim akcie, po monologu, jak wychodzę, te drzwi, bo wiem, że już skończyłem. I tu wpuszczę was podczas spektaklu, bo być może wy też poczujecie ten dreszcz emocji. Startuję stąd, tu się szykuję i tędy wchodzę. Tamten szmer. Pierwsze słowa mówię w domu. Fajnie wyglądają tutaj te kulisy. Tu jeszcze, tutaj są takie przyrządy, które puszczają suchy, ten, dym puszczają. Stąd te reflektory świecą. Tu się wszyscy szykują do wyjścia do roboty. To zawsze jest denerwujące, zawsze taki te wszystkie, tego na widowni nie słychać na szczęście. A my słyszymy. Ja zauważyłam, że w ogóle jesteśmy podobni z Lolą. Ty też to jest nas podobny. Nie, o tak. Nie. To jest Joanna Żółkowska, słuchajcie, wiecie z kim macie do czynienia dziś na kanale? Ja przede wszystkim z Lolą. Z Lolą przede wszystkim. Boże, Boże. Lola. A to jest awanturnica największa z możliwych. No, kobieta. Wszystkich chce po prostu zjeść. Tak? Powiem wam, moi drodzy, że naprawdę z panią Joanną Żółkowską grać, to było moje marzenie od zawsze. Naprawdę, naprawdę. No ja też bardzo się cieszę, że gramy razem. Pamiętam się jeszcze z, jak to się nazywało, to jest twój pierwszy film, Król? Król. Tak. No ja to pamiętam, widziałam to w kinie. I myślę sobie, no niezły aktor. Amator. Nie, właśnie pokazałeś wtedy już, tak. Już pokazałeś za pierwszym razem. Widać było pazur? Tak. Widać było pazur? Tak, widać było pazur. Dziękuję ci, Jaś. Bardzo. Miłego dnia, miłego wieczoru. No. Dobrego spektaklu jak zwykle. No właśnie, ja też. Dobra, a teraz zrobimy taki numer, że ja teraz się przebiorę za mojego bohatera i pokażę wam się w kostiumie. Potem zrobimy włosy, potem zrobimy makijaż i w ogóle mnie nie poznacie, bo to będzie dopiero mój bohater. Dzięki. Chodźcie, słuchajcie, jest za Ryżak, o którym wam tyle opowiadałem. Nie wierzę, to tak. Akurat nie uwierzę. Opowiadałem i same dobre rzeczy. No nie? Same superlatywy. To jest Cezary Żak. Dzień dobry, Cezary. Cześć. No przepraszam państwa bardzo i od razu państwu współczuję, że musicie oglądać te pociny. Ja to nieraz oglądałem, ale nie da się tego oglądać. To śmieszne jest, ale jednak mimo wszystko. Wszystkiego dobrego. Myczarki. Widzisz, to co mówiłem, zawsze prawda, zawsze bolesna. To jest specjalność Cezarego Żaka. Dziękuję ci, Cezary, bardzo. Zobaczcie, zrobili mi spodnie z takimi zajebistymi szelkami. Zapinane z przodu, czyli mnie aktorski ból, żeby sprawdzić rozporek, odchodzi. Bo ja mam z boku zapinane, nawet jak nie zapnę, to nic nie wyleci. No i tak wyglądają, zrobili takie fajne te szeleczki, żebym był taki fajny, a ja w ogóle nie zdejmuję munduru. W tej sztuce, jak nazwą się reżyser nie przewidział. No i te szeleczki zostały. Może dobrze, bo sługa, tam jest gacie bez spadu. Zapytam się za chwilę mojego pana fryzjera Andrzeja Bieruta, czy mogę przyjść robić włosy, bo mam bardzo specyficzną
fryzury. Ja tam mówię w monologu, jak podrywam dziewczynę, mówię, że niech pani zwraca uwagę na taką małą drobnostkę, że mam tu taką jakąś jednak maleńką łysinkę taką. I robię tak. No i tu muszę mieć łysinkę, ponieważ ona się tworzy już od lat. No to tylko Andrzej pomaga wychynąć szybciej. Kompletnie odwrotnie niż normalnie u fryzjera facet w moim wieku przychodzi mi, panie, tak mnie pan uczy, żeby nie było widać. A on musi tak uczesać, żeby było widać. Zobaczę. O! Jest Anna Dereszowska. Mogę się pokazać, Aniu? Chodź, zobacz. Za chwilę. Za chwilę, tak? Tak, za chwilę. Ja nie mogę pokazać. Ona jest taka ładna, ja nie mogę pokazać. To będzie najładniejszy fragment dzisiejszego filmu. To będzie ten, jak zobaczycie Anię Dereszowską. Ja już ją widzę. Nie cukruj. Chciałbym cię malować teraz. Albo upinać ci włosy. Musicie nam dać jeszcze 5 minut. Dobra, 5 minut. Widzicie? 5 minut i jest uroda. Jak się coś trochę prawdziwego powie, to od razu, kurde, po prostu... Szczerze, wiesz, pamiętaj, no, tylko szczerze. Ale na siebie mam przedstawić... Jakoś ruszać tak nerwowo, no. Ostatnio nie przedstawiono osoby z tej zajebistej garderoby. To jest pan Janusz Chabior, wybitny polski artysta, aktor. Januszku, no proszę, powiedz mi, jak ci się pracuje ze mną? Ale to znaczy jak mam? Czarek, powiedz, ja mam mówić szczerze. Mówisz tylko szczerze, no jak? No, bo wiesz, oglądasz mój kanał? Ale szczerze. No, czasami oglądam. No widzisz, no i co? No jak widzisz, o, jakiegoś entuzjazmu. Ale to wszystko wam opowiadałem, jakich nie było, nie? Zgadza się wszystko co do jednego, to jest to. Janusz prawie nic nie mówi, on tylko się uśmiecha. Jest bardzo miły Czarek. No wiesz, gdybyśmy o jakichś innych tematach pogadali, nie o twoim kanale, to bym się uśmiechał. Jakiś czasami jestem zażenowany, jak to oglądam. Ja nie ma. Oni się namówili, że specjalnie będą tak robić. Naprawdę, wierzcie mi. Ale, bo nie namówiliśmy się, on nas tylko uprzedził, że dzisiaj będzie kamera. I Janusz nawet do mnie miał dzwonić wczoraj wieczorem, ale nie zadzwonił. Nie umawialiśmy się na to, tylko stwierdziliśmy, że będziemy szczerzy w stosunku do Czarka. Naprawdę, ale tak czy inaczej szanujemy państwa za to, że to oglądacie. Tak, tak, dokładnie. No bo niestety, no, przedstawiciele zawodu, który wykonujemy naprawdę czasami kolegom, to nieszczerze kazą. Tak. Dziękujemy bardzo. Życzę miłego oglądania. Jak chcecie się państwo katować, to oglądajcie kanał. Wszystkiego dobrego. No, idziemy się katować dalej. Chciałem podziękować moim kolegom za tak urocze. Ja mam tak codziennie. Znaczy codziennie, jak to pracuję. No. Chodźcie stąd, bo tu się zrobiło bardzo duszno. Na razie. Nudno. Ania? Si. To ty? Si. Ania jest robiona. Anna Dereszowska. Dzień dobry. Najbardziej znana osoba. Co to się opowiadasz za dziwactwa? W dzisiejszym filmie moim. Żaka masz tam. Żebrowskiego tam masz. Co ty w ogóle... Mogę otworzyć oczy? Możesz? To ja. Opaliłeś się. Tak, dzisiaj siedziałem w ogóle pierwszy. Ale jak? I jak mnie pierdyknęło. Ja się opalam momentalnie. Ja nawet w styczniu, jak wyjdę z dzieckiem do piaskownicy zamarzniętej i jest trochę słońca, to będę czarny. Jesteś czarny czaruś. No? No, Dereszowska. Muszę się iść ubierać, bo za 2 minuty... Przebierać. No. Teraz ja będę miał robioną tę fryzurę, o której wam mówiłem. Czyli, że musi być... O, to jest moje ulubione. Mogę? Możesz. Pokażę wam, czego nie wolno robić. Wujek Czarek nigdy tego nie robi. To jest o. Zabawa w lokomotywie. Czemu wy mi dacie tych ukrywaczników? Nie masz ty? Tu były w tym. Mam jedna, tylko tam. A nie palę. A co? No. Ale to jest zdrowe. Andrzej, prawda, że to jest zdrowe? Pewnie. No. To jest zdrowe, bo to nie jest dym, tylko to jest woda. Para. Para wodna. No to co, jeszcze po jednym? A to jest dobre, słuchaj, co to jest za... Za smak? Arbus. A rzeczywiście.
wyszło parę kółek. Olimpijskie koło. Prawda, zobaczcie z tyłu z kamerą, nie mam łysiny, prawda? Tylko Andrzej mi ją robi sztucznie. To jest niemożliwe, że mam łysinę, bo przecież w wieku 27 lat nie masz jeszcze łysiny, prawda Andrzej? Nie. A ja się na tyle czuję. Czyli Andrzej musisz się narobić, żeby była łysina. Andrzej to jest szara eminencja wszystkich reklam w Polsce. Bo on tych wszystkich bohaterów reklam, jak oglądacie reklamy, a musicie oglądać, bo też niemożliwe, żeby nie oglądać, to Andrzej tych ludzi czesze. Kobiety też czesze, czy facetów? Kobiety. Przede wszystkim kobiety. Pewnie. Na przykład w mojej garderobie, jak jest pan Javier i pan Cezary Żak, to nie ma co czesać. Dlatego oni są tacy złośliwi dla mnie. Przez włosy, mówię wam, przez brak włosów. A ja mam. Jak mówię, że chyba łysieje, to się cieszą i mówią, ha, ha, najwyższy czas, kolego. Tak, bardzo dobrzy kolec. Zawsze ci powiedzą prawdę. Prawda w oczy kolec. Tak jest przysłowie. Tak, rzeczywiście się opaliłem dzisiaj. Posiedziałem trochę w ogródku. Z dzieciakami. Jo. Wszyscy mówią, o, był znowu w Dubaju. U szejka. A ja byłem w McDonaldzie na szejku. Po prostu. Ta różnica. Generalnie, w tym momencie, jak się czeszę, to sobie powtarzam tekst. Ale ponieważ dzisiaj nagrywam na kanał, to udaję, że go umiem. Znaczy nie, bo umiem, tylko powtarzam. Nawet jak umiesz, to lepiej sobie powtórzyć. Bo czasami stres powoduje, że zapominasz. Fala. Andrzej mi zakłada takie spinki na włosy. Takie duże, metalowe. Kiedyś zapomnieliśmy je zdjąć i zagrałem w tych spinkach spektakl. Pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy ten spektakl widzieli. Tak nie miało być. Wyglądało jakby miało, nie Andrzej? No pewnie. To tak ma być, patrz. A jak się myli, pan się tam pomylił. Nie, nie, tak miało być. O, zaczyna się spektakl. Witam Państwa. Zaczęło się, a wujek dopiero ma robione włosy. Zobaczę tę fryzurę po raz pierwszy w życiu, jak ona wygląda dzięki kanałowi. Zobacz, tak. 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 I tak. Zaczęliśmy, panie Czarny. Ja wiem, słyszałem. Dorotka jest już po pierwszej scenie. A ja jeszcze mam trochę czasu. Bo sceny są długie. Zaraz założę pełen kostium. Tylko się umaluję. Dobra? Zawsze się gotuje na scenie, nas wszystkich rozśmiesza. Bestia. Bestia w pięknym kobiecym ciele. Powiem wam w tajemnicy, że zawsze przed wyjściem na scenę stoję w garderobie sam. Koncentruję się, bo to jest konieczne. I proszę Pana Boga o dwie rzeczy. O jedną, najważniejszą, o życzliwą, przenikliwą, mądrą publiczność i drugie, żeby ten talent, który wierzę, że dostałem, od Pana Boga mógł się objawić.
właśnie tego wieczoru w tej roli. Więcej życzeń aktor przed wyjściem na scenę nie ma, bo potem wszystko może być sparaliżowane przez strach, tak zwaną tremę, albo zmobilizowane jeszcze bardziej. Staram się kłaść nacisk na to drugie. Teraz robię sobie kawę sypaną. Jeszcze porozmawiamy w przerwie. Umówiono rozmowę z Piotrem Głowackim, który gra jedną z głównych ról w tym spektaklu. Kocz Kariera, wybitny polski aktor młodego pokolenia. Naprawdę można się nim zachwycać w wielu produkcjach filmowych. Bardzo teraz modny aktor i bardzo fajny kolega. Teraz biorę kawkę i idę się malować. Znaczy się, twarz. Malowanie, wiecie jak wygląda. Wasze kobiety to robią namiętnie. Chyba, że niektórzy koledzy też, ale to trudno. Widzicie? Ta pani się nie musi malować bezładna, a wujek musi. Pani się już pomalowała wcześniej. Pani się pomalowała. Nie, to natura tak dała. Ja mówię, że malowanie to wszyscy wiedzą mniej więcej jak to wygląda. Ich kobiety malują, ale o, pędzelek, opaliłem się, to widać. Tak, nie? Troszeczkę. Nie poznacie wujka. Nie, masz takie maski nie zrobimy. No nie, a przydałaby się taka na stałe. To była duża wygoda. Zakłada, że zdejmujesz to widzę. Zbliża się ten moment nieuchwytny, gdzie wezmę was za kulisy i zobaczycie, jak wchodzę na scenę. Bo musimy się tak sprytnie z kamerą ustawić, żeby kamery nie było widać. To będzie numer, co? Sztuka wiekowa, tu nagle kamera do tym. A nie jest tam ciemno za kulisami? Jest, ale mamy specjalną kamerę. Brewka musi być. Na brewki lecą mewki. Teraz wymyślę. Jakbym ci ruszał brwiami, to byś nie dał rady, nie? No, możemy spróbować. Może nie. Wieczorem. Może żeby inny, lepszy kształt. Dobrze. Andrzejku, ty wyjąłeś już mi te spinki? Tak, przez chwilę. Wyjęte. Ja nie poczułem nawet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy coraz więcej materiału, słuchajcie, a spektakl jeszcze trwa, więc nie będę używał gaśnicy, żeby zgasić wasze zainteresowanie, więc interesujcie się nadal moim kanałem i wpadajcie na kolejny odcinek. Reżyser Koterski zawsze chwalił moją twarz o czaszkę, bo mówił z zachwytem: Cezary, masz tak piękną twarz o czaszkę, że ty możesz grać Niemca w hełmie bez hełmu. Przyczepa dla mnie. I to mi pomogło zrobić karierę w filmach wojennych. Jesteś youtuberem? Jestem youtuberem. To nie za późno? Wujek robi wdech, żeby zrobić miejsce na mikrofon. A kto ogląda twój kanał? To jest około 500 tysięcy ludzi. Patrz, jak się Czarek w nowej rzeczywistości technologicznie odnalazł. A ty? Nie zostawiają cię powiązek? Podwiązek nie, ale podpaski zostały. Pan reżyser jest ze Szwecji. Ze Szwecji. On się bawi tylko w film, bo jest właścicielem IKEA. Tomasz Karolak, wybitny polski aktor. Piotr Świerczewski, nasz wybitny piłkarz, reprezentant Polski. Pan Michał Żewłakow, mój idol. Nie mogę wytrzymać tego natłoku kłamstw. To jest drogi sprzęt? Tani nie jest. Ale ile byś tak strzelił? 20? Czerwonych? No. Coś ty. Nie? Dlatego wszyscy pili wódkę, żeby o tym nieszczęściu zapomnieć. Weronika Książkiewicz. I Czarek Pazura. Zamknijcie oczy, bo wujek się będzie przewierał. Pa.